Herman Schmittendorf, witam serdecznie w naszym magazynie Kolej Wizja. W tym roku dokładnie 50 lat minęło od stawienia muru berlińskiego. Wydarzenie te nie oznaczało tylko przekrojenie Berlina na dwie części, zachodnią część oraz wschodnią część, to również oznaczało przerwanie ruchu kolei miejskiej S-Bahn. Kulminacyjnym miejscem tego niespotykanego dotąd wydarzenia było za mną, bo widzimy tutaj dworzec Friedrichstraße. W obecnym Berlinie normalny dworzec na kolei S-Bahn, a w tamtym okresie 50 lat temu miejsce przerywania ruchu kolejowego. To jest właśnie naszym dzisiejszym tematem, bo nagle okazało się, że na tym dworcu kończył się bieg pociągów wschodnich i trzeba by było ewentualnie, mając pozwolenie, paszport i tak dalej i wizę wyjazdową, można było przez zawiły system tuneli przejść na inny pieron, z którego dopiero pociąg jeździ dalej na zachód. Kto przyjechał z zachodu, z zachodniej strony Berlina, musiał również przedstawić zachodni dokument typu paszport i wtedy dostał wizę wjazdową, musiał uiścić opłatę wymiany przymusowej w wysokości 20 marek zachodnich i mógł na jeden dzień przyjechać do wschodniej części Berlina. Wtedy wyszedł z dworca naprzeciw półokrągłego budynku. Ten pawilon nazywa się Pałac Wes, bo wieczorem musiał tam do północy wrócić i często jego przyjaciele, znajomi z Berlina Wschodniego po prostu płakali z żalu, że znowu musieli stracić swoich kumpli. Tutaj właśnie jest dworzec, za tym półokrągłym pawilonem jest dworzec i tam odbywa się w tej chwili wystawa na temat właśnie sytuacji przydzielenia ruchu na kolei miejskie. Popatrzmy, jak ta wystawa wygląda. Berlin Friedrichstraße. W tym miejscu od wielu lat tętni życiem wschodnie centrum stolicy Niemiec. W okolicy znajduje się historyczny dom Bertolda Brechta i kluby rozrywkowe, a także luksusowe sklepy, rzeka Sprewa i dworzec. Friedrichstraße to magnes turystyczny prowadzący do bulwaru Unter den Linden, a dalej do wieży telewizyjnej czy też bramy brandenburskiej. Już w latach 20. ubiegłego stulecia ulica ta była synonimem ruchliwej metropolii oraz często frywolnego, nocnego życia. Na chętnych czekały kawiarnie, restauracje oraz teatry, na scenach których tańczyło się kankana, prawie jak w Paryżu. Friedrichstraße powstała z inicjatywy pruskiego króla Fryderyka I pod koniec XVII wieku. Połączyła w linii północ-południe przylegające wiejskie posiadłości w Nowe Miasteczko, późniejszą dzielnicę Berlina. Ważnym krokiem w powstaniu tej dzielnicy był rozwój kolejnictwa w okolicy Berlina. W 1882 roku otwarto dworzec Friedrichstraße dla kolei dalekobieżnej, a także podmiejskiej. Od 1928 roku zwanej S-Bahn, czyli Stadtbahn, po polsku kolej miejska. Dworzec posiadał dwa perony, każdy z dwoma torami, osłonięte dużym półokrągłym zadaszeniem. Rozwój ruchu kolejowego sprawił, że już od 1914 roku dworzec się rozrastał. Dla kolei miejskiej wybudowano nowy, nieco podwyższony peron, także kolej dalekobieżna miała wtedy do dyspozycji już dwa pozostałe perony. Podwójna, oszklona z boku hala powstała w 1925 roku. Stycznia 1923 roku na wschód od dworca kolejowego Friedrichstraße otwarto dworzec metra o tej samej nazwie obecnej linii U6. 13 lat później wyłożono w nim żółte kafelki, które do dziś są symbolem tego miejsca. Linia metra prowadzi bezpośrednio pod ulicą Friedrichstraße.
Na początku lat 30. XX wieku ówczesny dworzec ponownie przeobraził się w wielki plac budowy. Pod dworcem, powyżej istniejącego już metra, wydrążono tunel kolejnej linii miejskiej, kolei łączącej północ z południem. Prace te były ogromnym wyzwaniem technicznym. Należało bowiem przez bagnisty teren przeprowadzić 3-kilometrowy tunel pod Szprewą. Trzeba było zrobić wykop pod dworcem kolejowym, a następnie z powrotem odbudować jego fundamenty. A to wszystko bez przerwy w ruchu, czyli przy odprawie około 1000 pociągów dziennie. Otwarcie tunelu w lipcu 1936 roku było głośnym wydarzeniem medialnym w Niemczech. Die neue S-Bahn-Strecke beginnt im Norden in der Nähe des Stettiner Bahnhofs. Über den Bahnhof Friedrichstraße führt sie mitten durch das Herz Berlins. Nowa trasa S-Bahn rozpoczyna się na północy w pobliżu dworca szczecińskiego. Prowadzi przez dworzec Friedrichstraße bezpośrednio przez serce Berlina. W czasie II wojny światowej tunele metra oraz kolej miejski zostały przekształcone w schrony przeciwlotnicze, ale pod koniec wojny stały się śmiertelną pułapką. SS zniszczyło podziemne tunele w celu zatrzymania wojsk alianckich. Miliony metrów sześciennych Szprewy zalały tunele kolejowe dworca Friedrichstraße. Zginęło wówczas tysiące ludzi. Po II wojnie światowej Berlin został podzielony na strefy rządzone przez cztery zwycięskie mocarstwa. Zniszczona mocno Friedrichstraße znalazła się w strefie radzieckiej, czyli w Berlinie Wschodnim, później stolicy NRD. Decyzją aliantów kolejnictwem w całym Berlinie rządził Berlin Wschodni. Dworzec Friedrichstraße nadal był dostępny dla wszystkich Berlińczyków i służył jako centrum kolejowe dla całego miasta. 13 sierpnia 1961 roku sytuacja ta zmieniła się diametralnie. Nieoczekiwanie władze Niemieckiej Republiki Demokratycznej odgrodziły Berlin Wschodni murem. Między dwiema częściami miasta powstała szczelnie pilnowana, śmiertelna strefa graniczna opisana mocnymi słowami przez Korę z zespołu Manam. Drut kolczasty, wygłodniałe psy, pas minowy oraz mur zbudowany z 4-metrowych betonowych elementów ważących po 3 tony każdy, to sprawiało, że granica w środku Berlina stawała się coraz bardziej szczelna. Granica ta dzieliła nie tylko Niemców od Niemców, ale także całą Europę. Najnowsza piąta generacja muru berlińskiego, nazwana Mur 2000, miała być wyposażona w sterowane komputerowo, ultradźwiękowe oraz działające na podczerwień instalacje kontrolne. Nigdy do tego już nie doszło, bo obywatele NRD wzorem Polaków zbuntowali się i doprowadzili w 1989 roku do upadku komunizmu we wschodnich Niemczech.
Do tego czasu jednak 200 mieszkańców NRD zginęło podczas próby ucieczki z samozwańczego raju robotników i chłopów. Zostali zastrzeleni przez żołnierzy rodaków lub trafili na miny w strefie granicznej. Każda nawet najostrożniejsza krytyka istnienia muru była zakazana. Kilka miesięcy przed upadkiem muru wschodnio-berliński zespół Silly odważył się zaśpiewać: rajskich ptaków zamknąć nie wolno, potrzebują niebo całe, dać jedynie kawałek nieba to za mało. W oczach fanów zespołu taka prawie otwarta krytyka NRD-owskiej granicy była szczytem szczerości artystycznej. We wschodnich Niemczech tekst piosenki zespołu Manam nigdy by nie został opublikowany, a artyści prawie na pewno trafiliby zamiast na listy przebojów do więzienia. Er war ja zwei Teile geteilt. Der Bereich, der für Westberliner ohne Kontrolle zugänglich war. Und dann eben der Bereich, der dann schon hinter der Kontrolle lag, jetzt von westlicher Sicht aus betrachtet. Harald Schirner jest wieloletnim pracownikiem kolei miejskiej na dworcu Friedrichstrasse. Doskonale pamięta czasy, kiedy dworzec został podzielony, tak jak całe miasto, na dwie części. Betrieblich war der Bahnhof natürlich immer hochinteressant. Pod względem kolejowym dworzec był bardzo interesujący. Peron A miał dwa tory dla ruchu dalekobieżnego. Na końcu peronu znajdował się podwójny rozjazd, najpierw łączący tory, a potem je rozdzielający. Przy rozjazdach nakazano zamontować blokadę toru w postaci wykolejnicy. Dopiero kiedy dany pociąg dostał ze strony Straży Granicznej zgodę na wyjazd, blokady były chwilowo usuwane z toru. Przepisy nie pozwalają na montaż wykolejnic na torach głównych, ale dla władz NRD utrzymanie reżimu granicznego było ważniejsze niż przestrzeganie przepisów kolejowych. System kontroli granicznej dworca, włącznie z pomieszczeniami i tunelami, był stale zmieniany, tak aby nikt nie mógł się do niczego przyzwyczaić. Tak dokładnie jak obecnie jest w supermarketach. Zaraz po przerwaniu ruchu kolejowego w sierpniu 1961 roku dworzec został podzielony na kilka szczelnie oddzielonych od siebie stref. Zachodnia część dworca z peronem B służyła jedynie do odprawy pociągów dalekobieżnych i kolei miejskiej z Berlina Zachodniego. Obsługujący zachód peron B oraz przeznaczony dla obywateli wschodu peron C zostały oddzielone szklaną, a później metalową ścianą. Na tym zdjęciu dobrze to widać po prawej stronie. W jednym budynku powstały dwa dworce bez żadnego kontaktu ze sobą. Tunelami należało przejść do kontroli celno-granicznej. Dopiero po pokonaniu tej bariery przybysze z zachodu mogli dalej podróżować pociągami S-Bahn z peronu C, na którym wschodnie składy kolei miejskiej kończyły swój bieg. Perony metra podziemnej części S-Bahn oraz kolei dalekobieżnej nie były już w ogóle dostępne dla mieszkańców NRD. Obywatele wschodnich Niemiec mogli wsiąść do dalekobieżnych pociągów dopiero na Ostbahnhof. Nad całością czuwali pracownicy NRD-owskiej Służby Bezpieczeństwa ubrani w mundury lub po cywilnemu. Absurdalność, a zarazem brutalna rzeczywistość wschodniego systemu objawiały się szczególnie w tunelach pod stacją Friedrichstrasse, gdzie przy sztucznym oświetleniu neonów przyjeżdżający musieli czasem godzinami czekać przed punktami odprawy paszportowo-celnej. Każda budka była przeznaczona do odprawy pewnych kategorii klientów. Kategorie te brzmiały:
obywatele Berlina Zachód, obywatele RFN, obywatele innych krajów, dyplomaci, tranzyt, obywatele Niemieckiej Demokratycznej Republiki. W trakcie kontroli granicznej na dworcu Friedrichstrasse zmarło przynajmniej 227 osób. Przeważnie z powodu ataku serca spowodowanego groźnie działającą szorstkością personelu granicznego. Archiwalne filmy szkoleniowe NRD oraz wspomnienia byłego oficera służby celnej na Friedrichstrasse Adolfa Blüwera pozwalają to zrozumieć. Ich habe das alles als wunderbar gefunden. Ich fand das schön. Ne? Und da warst du in Uniform gewesen, warst eine Respektperson. Ne? Alles ist dann zur Seite gegangen, wenn ihr durchgelaufen seid. Brauchst du nicht sagen, gehen Sie mal zur Seite. Schon wenn ihr gesehen wurde, sind die alle auseinandergegangen immer. Ne? Das war immer so ein bisschen, ne? Was Besonderes. Dla mnie to było super, to było piękne. Miałem fajny mundur, moja osoba budziła respekt. Kiedy szliśmy wszyscy od razu, na nasz widok robili nam miejsce. Nie musieliśmy nawet nic mówić. Byliśmy kimś szczególnym. Bagaż miał otworzyć sam podróżny. Kiedy cokolwiek zobaczyliśmy, na przykład zachodnią gazetę, to wtedy musieliśmy przeprowadzić tak zwaną rewizję osobistą, w fachowym żargonie zwaną KD. Codziennie dostawaliśmy świeże instrukcje, kogo poddać tak wnikliwej kontroli. Na przykład osoby z zapiętą kurtką, bądź kogoś, kto machał na pożegnanie do obywateli NRD. Da wurde sie den Körper durchsucht, das nannte sich in der Fachsprache KD. Da musste man sich der Reisende ausziehen. Powiedziano nam, obserwujcie pilnie, kto zachowuje się w podejrzany sposób. Wtedy kierowano te osoby do specjalnych pokoi. Delikwent musiał rozebrać się do naga. Czasem nawet sprawdzaliśmy organy ciała, bądź też jego otwory. Szukaliśmy pieniędzy lub innych zakazanych przedmiotów. Da wurden wir gesagt, schön aufpassen, was die Leute machen, und dann gleich rein ins KB hinten. Und da wurde alles ausgezogen, ne? Bis nackend. Tak, tak, to był ostry reżim. Jeżeli ktoś znalazł coś niedozwolonego, dostawał wyróżnienie za to, że tak uważnie obserwował ludzi. Dann haben sie mal eine Auszeichnung bekommen. Als Anerkennung, dass sie schön aufgepasst haben und dass sie was gefunden haben. Pewnego dnia los trafił na mnie. Poproszono mnie na bok do pewnego ukrytego wcześniej z korytarza pomieszczenia i to był podłe pomieszczenie, bo drzwi bez klamki, tylko stół i krzesło doszrubowane do podłogi, oprócz tego nic. No i neon. W tym pokoju kazano mnie 2 godziny czekać. I oczywiście musiałem oddać wszystko, co miałem przy sobie. Troszkę byłem głupi, że miałem przy sobie nawet kalendarz z różnymi adresami, notatkami, no ale mój chłopiec jest bardzo zły, więc chyba zbyt wielu z tego radości panowie z NRD nie mieli. Miałem jednakże przy sobie też książkę, która mogłaby być niedozwolona, to znaczy na pewno niedozwolona, bo nazwała się co prawda Chrześcijaninie dla socjalizmu, ale tam był opublikowany obszerny artykuł jednego z najgorętszych wrogów, przeciwników NRD, którego NRD wyrzuciła ze swojego kraju, bo on zbyt mocno zaprotestował. No więc po 2 godzinach dostałem wszystko z powrotem i nawet, o dziwo, książkę z tym właśnie artykułem. Do dziś nie jestem pewien, czy oni to jednakże znaleźli i myśleli, lepiej nie dyskutować, bo tytuł jako taki brzmi tak ładnie, czy władze chcieli po prostu mnie śledzić i zobaczyć, komu mógłbym ten nielegalny dokument wręczyć. Prawda była taka, że będąc na końcu tej rewizji, tej kontroli, to wszyscy wyszli z tego jednego miejsca, przez tą jedną bramę,
na teren normalnego dworca Friedrichstraße i byliśmy od razu przy wejściu, więc nie było to absolutnie problemem śledzić kogoś od tego miejsca, bo tam wszyscy wyszli, którzy z zachodu przyjechali pociągiem i myślę, że to nieraz tak miało miejsce. Podejrzenie naszego kolegi Hermana Schmittendorfa potwierdziło się, kiedy niemiecki Państwowy Urząd do Spraw Teczek byłej NRD-owskiej Służby Bezpieczeństwa przekazał mu jego imienną teczkę. Okazało się, że tajna służba NRD uważała, że Schmittendorf pomagał obywatelom NRD w nielegalnej ucieczce, nielegalnie pracował w Niemieckiej Republice Demokratycznej jako dziennikarz i to z antykomunistycznym nastawieniem, a może nawet był szpiegiem. Brakowało jednak wystarczających dowodów, stąd nakazano zbierać jak najwięcej faktów na jego temat, na przykład dotyczących jego osobowości, jego zawodowych perspektyw i finansów. Należy dodać, że niemiecka służba bezpieczeństwa Stasi miała nie tylko rozpracować kontakty Schmittendorfa w NRD, lecz także w Polsce. W teczce zanotowano, tu cytat, pod operatywnym względem jest interesujące, że Schmittendorf opublikował w dzienniku Frankfurter Rundschau długi artykuł na temat muzyki jazzowej w Polsce Ludowej, atakując przy tym przodującą rolę PZPR. Widocznie władze NRD uważały, że muszą chronić Polskę przed imperialistami, bowiem polscy komuniści sami nie są w stanie tego zrobić. Rozkaz sprawdzania nielubianego zachodniego dziennikarza wydano również na granicznym dworcu Friedrichstraße. W swojej teczce Schmittendorf znalazł m.in. raport obserwacyjny z czerwca 1984 roku. Cytujemy. O godzinie 14.14 rozpoczęto obserwację obiektu po opuszczeniu dworca granicznego Friedrichstraße. Osoba będąca pod obserwacją niosła zapełnioną torbę reklamową oraz dużą torbę podróżną. Obiekt poszedł do górnej części hali dworcowej i obejrzał kolejowe rozkłady jazdy. Potem poszedł na peron S-Bahn i wybrał o 14.19 pociąg w kierunku Strausberg. Dalszy tekst raportu opisuje co do minuty czynności obiektu, czyli Schmittendorfa. Załączone są nawet zdjęcia wykonane przez tajnych agentów w trakcie obserwacji naszego kolegi. Ale zbyt sprytni agenci NRD widocznie nie byli. Ze zdziwieniem tajny obserwator opisał, że Schmittendorf czytał w S-Bahn nerdowskie dzienniki, ale nie wiadomo skąd je miał. Odpowiedź była prosta. Z NRD-owskiego kiosku dewizowego na podziemnym peronie D, który stał niczym na obszarze eksterytorialnym poza strefą graniczną. Kioski te miały zbierać dla NRD jak najwięcej zachodnich marek, nawet od tych zachodnich obywateli, którzy nie zamierzali przekraczać granicy Berlina Wschodniego. Grundsätzlich war der Übergang möglich für Westberliner ohne jede Kontrolle zwischen der U-Bahn. Zachodni obywatele mogli bez kontroli chodzić między podziemnymi stacjami metra i S-Bahn oraz tzw. zachodniej części dworca Friedrichstraße. Na tych peronach stało kilka tzw. intershopów, czyli sklepów, gdzie można było za zachodnie marki stosunkowo tanio kupić alkohole czy cukierki i inne towary zachodnie. Z tym związany był jednak problem, że zachodnio-berlińskie władze pozwalały na import takich towarów w ograniczonych ilościach. To powodowało, że wielu amatorów mocnych trunków opróżniało zakupione butelki od razu na peronie S-Bahn, aby ominąć problem z zachodnio-berlińskimi celnikami. Ta pani mieszka w Berlinie Zachodnim od 1980 roku. Wystawa na temat granicznego dworca Friedrichstraße przywołała w niej wspomnienia o NRD-owskich organach granicznych. Nie uwierzyłby pan, ile stąd przemycono papierosów. Czasem na pierwszym dworcu kolei miejskiej w Berlinie Zachodnim na pociąg czekała zachodnia policja z urzędem celnym. Kto miał czegoś za dużo, musiał zapłacić wysoką karę. Ale potem przemyt udał się i wszystko się wyrównywało. Die Leute waren natürlich dann sehr schnell auf dem Bahnhof schon besoffen.
Kto konsumował alkohol, od razu na wschodnio-berlińskim peronie naturalnie szybko był pijany. Tacy goście zataczali się, chodząc po dworcu Friedrichstrasse, ale porządku pilnowali umundurowani strażnicy graniczni, wyłapywali pijanych delikwentów, wsadzali ich do wagonu następnej S-Bahn i trzymali drzwi wagonu tak długo zamknięte, aż pociąg ruszył w kierunku zachodnim. Und dann haben sie den auf die Art und Weise, sind sie die losgeworden, haben den nach Westen geschickt dann. Zawiły system tuneli dworca Friedrichstrasse krył różne tajemnice, na przykład tajne drzwi tak zwanego przejścia służbowego dla przemycania wschodnich agentów na zachód i zachodnich agentów na wschód. W żargonie tajnej służby NRD droga ta nosiła kryptonim ścieżka Ho Chi Mina, nawiązując do podobnej tajnej ścieżki komunistów w wojnie wietnamskiej. Dzisiaj nic już nie przypomina na dworcu Friedrichstrasse dawnych czasów, kiedy tędy chodzili zachodni obywatele wracający po zawiłych kontrolach w stolicy NRD. Dobrze, że wystawa na terenie dworca informowała o tamtym okresie, na przykład o systemie kamer i monitorów, za pomocą których pracownicy Ministerstwa Bezpieczeństwa obserwowali każdy kąt tego dworca. Ekspozycja została na stałe przeniesiona do sąsiadującego półokrągłego budynku, potocznie zwanego Pałacem Wes. Obiekt ten został wzniesiony w 1962 roku i służył odprawie wyjeżdżających z Berlina Wschodniego. Opuszczenie Berlina Wschodniego przez Pałac US nie było przyjemnie ze względu właśnie na dramatyczne często sceny pożegnania z kolegami, ze znajomymi, z rodziną. Ale czasem Pałac US, przejście graniczne Berlina Wschodniego na Friedrichstrasse, nawet potrafił być pułapką dla zachodnich gości. Sam przeżyłem następującą sytuację. Pewnego dnia, bodajże w 1987 roku, przekroczyłem granicę z zachodniej części Berlina do wschodniej części przez Friedrichstrasse notabene i cała grupa naszych różnych turystów z RFN-ów zachodnich Niemiec została poinformowana oficjalnie na przejściu o tym, że od zaraz możemy przebywać o godzinę dłużej na wschodzie Berlina niż kiedyś, czyli do godziny pierwszej nad ranem zamiast do 12, bo przepisy NRD się zmieniło. A oczywiście to było bardzo sympatycznie, więc kilkaset osób razem ze mną wróciło dopiero około pierwszej do Pałacu Wes do pożegnania ze znajomymi i do przekroczenia granicy. I nagle wielki szok, że nikt już z personelu przy granicy nie chciał już nic wiedzieć o takiej pseudo zmianie przepisów. Powiedziano nam, że po prostu jesteśmy nielegalnie w NRD już od godziny i za to grozi nam oczywiście więzienie w NRD albo musimy uiścić karę. No grupa kilkuset osób nas zatrzymano tam cały czas do czwartej bodajże godziny. Nie wolno było nam porozmawiać z nikim z tych innych tak zwanych przestępców, a nielegalnych obywateli zachodu, ale tyle dowiedziałem się, że kara wyniosła czasem 50 marek zachodnich, czasem 100. I to zależało po prostu od zawartości naszego portfelu. Kto miał więcej przy sobie, musiał im więcej dać. No ja oprotestowałem to od razu, ale powiedziano mi, że jeśli będę protestować albo cokolwiek zrobić szum, to zaraz kara będzie wyższa i na pewno ląduję w nerdowskim więzieniu. Więc co miałem zrobić? Ale napisałem dosyć ostry protest do władz NRD. Opisałem całą sytuację, że ich ludzie poinformowali nas źle i rzeczywiście po kilku miesiącach dostałem kary z powrotem.
Ale myślę, że byłem jednym z nielicznych, który odważył się oprotestować władze NRD, bo wszyscy się strasznie bali, prawda? Każdy chciał jeszcze raz przyjechać, bał się, że może jego znajomi będą zaresztowani za protest. Nie. Napisali, że sprawdzali to, rzeczywiście ktoś nam oficjalnie powiedział, że takie są przepisy, więc to nie moja wina. A ja myślę po tej całej sprawie, że władze NRD celowo źle poinformowali, chcieli w ten sposób jak najwięcej zachodnich marek w sposób no sprytny, ale no, podstępny wzdobyć i skoro większość ludzi chyba nie oprotestowało to, no to na pewno kilkadziesiąt, a może set tysięcy zachodnich marek przez taką akcję zarobili. Ciekawym eksponatem na wystawie jest znaleziony po obaleniu berlińskiego muru w pomieszczeniach tajnej służby NRD odręcznie narysowany plan sytuacyjny dworca Friedrichstrasse. Tam szczegółowo zaznaczono, gdzie dokładnie znajdowały się kamery obserwacyjne lub przebrani oficerowie kontrolujący z ukrycia teren dworca. Tablica informacyjna trafnie to formułuje. Dworzec Friedrichstrasse nie był zwykłym dworcem. Innym wymownym znaleziskiem jest ten dokument Służby Bezpieczeństwa, wyliczający skrupulatnie, tu cytat, operatywną technikę, czyli w jaki sposób kontrolowano dworzec. Zamontowanych było około 140 kamer, m.in. 15 czarno-białych w strefie przedkontrolnej oraz 15 kolorowych dokładnie przy drzwiach. Na peronach metra wisiało 12, na dworcu podziemnej S-Bahn 31, na peronie B-12, a na peronie A-20 kamer. Centralą dowodzenia służb specjalnych był tzw. monitor Raum, czyli pokój z monitorami. Opis dokładnie podaje technologię sterowania komputerowego. Można było na przykład z dowolnej pozycji zrobić pojedyncze zdjęcie interesujących służby osób. Pokój ten miał specjalne zabezpieczenie przed ewentualnym atakiem ze strony podróżnych. Jak dowodzi tutejsze zdjęcie, minister do spraw bezpieczeństwa NRD Erich Milke w trakcie wizytacji tego niecodziennego dworcowego pomieszczenia był bardzo zadowolony. A co na to zwykły Berlińczyk? Ganz pauschal, sag mal, furchtbar, was die Kommunisten alles gemacht haben. To okropne, w jaki sposób rządzili tu komuniści. Ich meine, die Mauer stand sicherlich nur in Anführungsstrichen 28 Jahre. Co prawda mur istniał w Berlinie, mówiąc w cudzysłowie, tylko 28 lat, ale przez ten okres wyrządził ludziom wystarczająco złego. Stąd ważne jest, żeby wszyscy również za 100 lat pamiętali, że krzywdy kiedyś miały miejsce. Dla historii 28 lat to nic, ale należy o tym pamiętać. Obecnie patrząc po liczbie podróżnych, dworzec Friedrichstrasse jest ponownie najważniejszym miejscem na kolejowej mapie berlińskiego ruchu miejscowego i regionalnego. Jak to dobrze, że teraz policja na peronach dworca Friedrichstrasse pilnuje po prostu porządku i walczy jedynie z paleniem papierosów, a nie swobodnym wyrażaniem własnych opinii. Tyle na dzisiaj w naszym magazynie. Do następnego razu. Do widzenia.